Droga krzyżowa. Wyruszamy na drogę krzyżową. Wyruszamy my w Gdyni, wyruszają w sąsiednich miastach, wioskach, osadach. Wyruszają na drogę krzyżową ludzie zgromadzeni w wielkich katedrach, przepięknych bazylikach i w małych kościółkach, jak co roku, bo jest Wielki Post i droga krzyżowa zajmuje szczególne miejsce w tym czasie przygotowującym nas do świąt paschalnych. W czasie, w którym odkrywamy miłość Boga objawiającą się w męce Syna Bożego, w Jego śmierci, no i przede wszystkim zmartwychwstaniu, które otwiera nam bramy nieba. Wyruszamy tego roku na krzyżową drogę, jeszcze bardziej odkrywając, co znaczy krzyż, gdy jesteśmy jako wspólnota ludzka doświadczani światową epidemią. To innego rodzaju krzyż, ale bardzo dokuczliwy, uwierający, sprawdzający siłę ducha i hart każdego z nas, poziom osiągniętych cnót i siłę wiary. Staje się ona dla tych, którzy są w nią wyposażeni, ogromną mocą i siłą, gdy trzeba walczyć o własne zdrowie, życie, gdy trzeba okazać miłość tym, którzy żyją obok nas, służąc także im w potrzebie. Droga krzyżowa obejmuje wszystkie ludzkie sprawy. Tak jak krzyż oplata swoimi ramionami świat i łączy go z tym, który na świat przyszedł, nie tylko w Betlejem, w ubogiej stajence, o czym przypominały nam niedawno wzruszające kolędy, które śpiewaliśmy, ale jeszcze bardziej wtedy, gdy oddał swoje życie i potwierdził to, co głosił śmiercią. Tak dalece ukochał każdego z nas. Wstaje świat, a wraz z nim budzi się do życia miłość Boga. Gdy przychodzimy do swoich zajęć, swoich spraw, gdy budzimy się wraz ze światem, żegnamy się. Właśnie też przywołując to, co stało się na krzyżu, który znał się znakiem zbawienia, znakiem odkupienia. Towarzyszy nam krzyż, gdy siadamy do posiłku, gdy rozpoczynamy pracę, gdy ruszamy w drogę, żegnamy się, aby to, co stało się na krzyżu, także spłynęło na zajęcia i wszystko to, co będzie wypełniało nasze życie. Gdy dzień się kończy, wtedy także żegnamy się. Jest to wyznanie naszej wiary, ale także przywołanie tej niezwykłej prawdy, że Bóg umarł za każdego z nas. Oglądamy się za siebie i sprawdzamy, jak przeżyliśmy kolejny dzień i wtedy odkrywamy, że był w nim obecny Chrystus, także ten, który oddał swoje życie za nas, jeszcze bardziej skłaniając nas do ofiary życia, do miłości ponadprzeciętną, ale także i do świadectwa, które tak bardzo jest dzisiaj potrzebne. Ten rok to rok dróg krzyżowych wpisujących się w światową epidemię. To rok dróg krzyżowych, które pisane są odwagą ducha i bogactwem serca. Niech będzie ten, który umarł za nas na krzyżu, dla każdego z nas jeszcze mocniejszą inspiracją do tego, by chwile, które pozostały w tym czasie Wielkiego Postu, stały się wielkie, a czas, który przeżywamy, był nie tylko z nazwy Wielkim Postem, ale także i w rzeczywistości. Więc idźmy tą doroczną, tradycyjną, gdyńską drogą krzyżową, może teraz zgromadzeni przed komputerami, telewizorami, ale tym bardziej w niej obecni sercem i duchem. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus fałszywie oskarżony i niesłusznie skazany. Tym, którzy manipulowali faktami i fałszowali informacje, udaje się wreszcie sformułować zarzut, który stawia Jezusa przed sądem, a sędzia wydaje go na śmierć. Zgodnie z prawem publicznie uznaje za złoczyńcę człowieka, którego życie było prawe i wypełnione miłością. A świadkowie tych wydarzeń, mimo iż wcześniej witali Jezusa jako króla, teraz krzyczą: na krzyż z nim, na krzyż. Gdzie byłabym wtedy? Po której stronie stanęłabym, gdy wiedli Jezusa na śmierć? A gdzie stoję dziś? Czy rozpoznaję fałszywe oskarżenia i prawdziwe niebezpieczeństwa? Czy ci, którzy dzisiaj używając innych słów nadal krzyczą na krzyż z nim, na krzyż, nie zawładnęli moim umysłem? Czy moje sumienie czuwa, czy przywołuje ducha, by rozpoznać prawdę? Tę prawdę, która jest odrodzeniem z wody i z ducha. Tę prawdę, która może mnie wyzwolić. Czy moje sumienie szuka prawdy? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Uznany za winnego, skazany, nie ma już żadnych praw. Musi podporządkować się wyrokowi. Wie, że śmierć jest blisko, że będzie jej towarzyszyć nieludzkie cierpienie, a jeszcze wcześniej publiczne poniżenie. Odarty ze wszystkiego, co pozwala człowiekowi godnie żyć, w pokorze dźwiga drewnianą belkę na miejsce kaźni. Nie ma przy nim nikogo, kto byłby choćby milczącym sojusznikiem, ale w nim nie ma już tego lęku z Góry Oliwnej. Dlaczego? Człowiek swoją godność i wolność nosi w sobie. Ona rodzi się w jego nieśmiertelnej duszy, która zna Pana Boga. Poniżenie i hańba nie zabijają pięknego i wolnego serca. Poniżenie i hańba uśmierca tych, którym lęk każe zadawać ból i zabijać. Jezus należy do Ojca Niebieskiego, więc nie lęka się, choć musi iść jedną z najciemniejszych dolin tego świata. A ja... do kogo należę? Czego lęka się moja dusza? Może tych, którzy dzisiaj krzyczą na krzyż z nim? A może utraty wygodnego życia i dobrych widoków na przyszłość? Niepowodzeń, trudności czy cierpienia? Ten, komu powierzę siebie, ten będzie źródłem mojej siły lub bezsilności. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Racz zasłuchać, Panie, prośbę. Stacja trzecia. Pan Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Upadek. Oznaka słabości ciała, która zatrzymuje człowieka w drodze. Co sprawia, że skazaniec podnosi się i ponownie bierze ten nieludzki ciężar na swe barki? Przecież nie rozkazy bezdusznych żołnierzy czy złorzeczenie tłumu. To pokora i ufność pokładana w Bogu dają niepojętą siłę woli, która pozwala przezwyciężyć każdą słabość. Panie Jezu, ilu ludzi przeszło już Twoimi śladami z Golgoty, męczennicy albo żołnierze. Upadali i podnosili się bez względu na grożące niebezpieczeństwo, cierpienie i śmierć. I nawet ich ostatni śmiertelny upadek nie był oznaką słabości, ale siły, która zło dobrem zwycięża. Obym wybierając swoją drogę nie zapomniała o sile płynącej z krzyża i czerpała z niej w każdej trudnej chwili. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, któż przed gniewem Rzyma stoi się, lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy koniecznie służyli. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Matka Jezusa w milczeniu na uboczu cierpiała razem z Nim. Zdawałoby się, że to obraz bezsilności i rozpaczy. Nic nie można już zrobić, tylko płakać. Wokół nieprzyjazne, a nawet groźne twarze, szyderstwa i złorzeczenia, ale nie bacząc na zagrożenie i wstyd, wyszła Jezusowi na spotkanie. Jak bardzo rozdarte jest serce każdej matki patrzącej na ból dziecka. Czasem nie można dać nic więcej, jak tylko obecność. Trwać przy kimś, kto doświadcza krzyża w postaci choroby, uzależnienia, grzechu, stać obok na pozór bezsilnie, ale wytrwale. Matko, która nie opuściłaś syna w chwili najcięższej próby. Wiedziałaś, że patrząc na jego cierpienie, Twoje serce przeszyje miecz, ale stanęłaś przy nim, by nie był opuszczony. Matko, wiem, że stoisz przy mojej drodze, nawet wtedy, gdy Cię nie zauważam. Matko pocieszenia, pomóż mi zrozumieć i wytrwać przy tych, którzy potrzebują mojej obecności. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała. Matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon właśnie wracał z pola po ciężkiej pracy. W domu gorączkujący od kilku dni syn Aleksander i przygotowania do Paschy. Tymczasem żołnierze przymusili go, by pomógł skazańcowi. Miał publicznie stanąć obok, jak sądzono, złoczyńcy, a jego udział w drodze na Golgotę oznaczał, że stał się nieczysty. Nie będzie mógł wziąć udziału w świątecznej uczcie. Stanął jednak najbliżej Jezusa, dotknął Go i przyniósł ulgę w najtrudniejszym momencie. Jedyny, który dźwigał krzyż ze Zbawicielem. Czy nie jest tak, że utracił swój ziemski plan, zyskując udział w boskim planie zbawienia? Siostry karmelitanki porzuciły wszystkie sprawy tego świata, zamknięte w swoim klasztorze każdego dnia, w każdej chwili trwają tuż obok Jezusa. Teraz one, jak Cyrenejczyk, pomagają nam dźwigać nasze krzyże, modlitwą, wyrzeczeniem, trwaniem u stóp Zbawiciela. A czy ja umiem zrezygnować choćby na chwilę z tego świata, dla bliskości z Bogiem? Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Tam, gdzie miłość jest i dobro. Tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg. Tam, gdzie miłość jest i dobro. Stacja szósta. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Święta Weronika była zwykłą kobietą żyjącą na uboczu. Podchodząc do skazańca, przezwyciężyła własny strach i kordon żołnierzy. Jak wrażliwe musiało być jej serce, skoro znalazła w sobie tyle odwagi, by przynieść choć chwilę ulgi cierpiącemu. Cóż znaczyło wytarcie twarzy wobec zmasakrowanego i krwawiącego ciała? A jednak każdy gest, otarcie twarzy, nawilżenie ust, uścisk dłoni może okazać się dla bliźniego gestem zbawiennym. Czy mam odwagę wyjść na Golgotę drugiego człowieka? Czy mam odwagę stanąć obok ludzkiego cierpienia? Czy szukam w sobie siły, by trwać z chustą gotową do wytarcia czyjejś twarzy? Czy potrafiłbym, jak święty Albert Chmielowski, porzucić wszystko, co mam, by towarzyszyć tym najbardziej opuszczonym? Jak łatwo dziś usprawiedliwić swoją nieobecność SMS-em albo przelewem bankowym. Jak łatwo we współczesnym świecie zamienić chustę Weroniki na paragraf pozwalający zabić cierpiącego. Święta Weroniko, święty Albercie Chmielowski, nauczcie nasze serca cierpliwego i czułego współistnienia z cierpiącymi. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Droga jest wyboista i pnie się w górę. Umęczone torturami i wysiłkiem ciało poddaje się. Drewniana belka przygniata swoim ciężarem. Jezus znowu upada. Jak często cierpienie pokonuje nasze ciało. Ile razy po ludzku wydaje się, że to, co nas spotyka, jest ponad nasze siły? Łatwo wtedy popaść w rozpacz, zwątpić w sens życia. Jak pogodzić współczesne wyobrażenie o wygodzie i podnoszeniu jakości życia z męczeństwem, z poświęceniem swego ciała i życia Bogu? Święty Wawrzyńcze Męczenniku, nie wahałeś się wydać swojego ciała na mękę i oddać życie za Chrystusa. Niech Twoja siła w męczeństwie będzie źródłem umacniającym naszą wiarę. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W jerozolimskim męskim świecie kapłanów, polityków i żołnierzy, w świecie intryg, porachunków i spisków nie ma miejsca na łzy. Tylko kobiety znajdują w sobie współczucie, które nie odróżnia swoich od obcych, sojuszników od przeciwników, przyjaciół od wrogów, ale każe stanąć obok cierpiącego. Jest kaźń, muszą być łzy współczucia. To jest miarą człowieczeństwa. Te kobiety wciąż ronią łzy wszędzie tam, gdzie zabrakło naszej obecności. Na miejscach katastrof, kataklizmów i zbrodni wojennych. Tam, gdzie cierpią podbici, pokonani i skazani. Płaczą w szpitalach i hospicjach, gdzie samotni i zapomniani, niewygodni, nieuleczalni i nienarodzeni. Gwiazdo morza, obudź wrażliwość naszych serc, abyśmy nie stracili z oczu Jezusa cierpiącego w każdym z najmniejszych braci Jego. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Druhowie moi, przyjaciele, stronią od mojej choroby. Z daleka stoją mi moi bliscy. Jestem zamknięty i bez wyjścia. Moje oko słabnie od nieszczęścia. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam. Stacja 9. Pan Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus upada po raz trzeci. Uległ ciężarowi krzyża. Upadł, ale po raz kolejny odnalazł siłę, by się podźwignąć. Cierpienie i ból przygniatają nam kark do ziemi. Dźwigamy swoją trudną codzienność. może upokorzenia, może zranienia. I czasem zdaje się, że nie uniesiemy już dalej swojego krzyża. Jezus powstając podaje nam rękę. Nie jesteśmy w swoim trudzie i bólu sami. Jakie to uczucie, gdy podnosi mnie z kolan ten, który cierpiał idąc na Golgotę? Kiedy doświadczam słabości, upadam, czy wtedy wyciągam do Niego swoją rękę? Czy Go szukam? Czy Jego upadek jest moją nadzieją? Święty Michale Archaniele, prowadź mnie w chwili próby, bo Bóg zawsze zwycięża. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Bóg mój stał się podobny do kropel krwi spływających na ziemię, bo spora psów mnie opadła, osacza mnie zgraja złoczyńców. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tua. Stacja 10. Pan Jezus z szat obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jakby cierpienia i hańby krzyża nie było dość. Już nie wystarczy uśmiercić, trzeba jeszcze upodlić. 2000 lat temu oprawcy obdarli umęczone ciało Jezusa z resztek szat, ale ile razy potem człowiek człowiekowi zgotował los wypełniony hańbą i poniżeniem? Ile razy człowiek zapomniał znaczenia słowa bliźni? Ile razy wskazywał drugiego człowieka jako istotę, której można odebrać wolność, godność, życie? Ile razy stał obok, nie reagując na cudze poniżenie? Ile razy nie wtrącał się, gdy wyśmiewano, profanowano, bezczeszczono i znieważano drugiego człowieka? Tak zaczyna się cywilizacja śmierci. Dopóki nie opuszczamy cierpiących, czuwamy przy słabych, nieporadnych i bezbronnych, dopóty świat nie dąży ku zagładzie. Każde życie jest święte i godne. Dopóki troszczymy się o nie, jesteśmy ludźmi. Czy pamiętam, że każdy skrzywdzony, poniżony i bezbronny jest moim bliźnim? Także nienarodzony i terminalnie chory jest moim bliźnim, zasługującym na miłość. Święty Maksymilianie Kolbe, Twoje serce zawsze było wypełnione miłością. Pomóż nam pielęgnować to ziarno, które zasiał w naszych sercach sam Bóg. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ostatni akt okrucieństwa. Przybicie do krzyża. Teraz oprawcy mają pewność, że śmierć przyjdzie. Podciągają belkę z ciałem wysoko w górę, ażeby zgon nadszedł niechybnie, i żeby wszyscy byli świadkami końca. Ale ciało człowieka rozpięte na drzewie krzyża, które miało być znakiem śmierci, wkrótce stanie się znakiem życia. Symbol hańby symbolem zwycięstwa. Przybijając Jezusa do krzyża, nie dostrzegali, że to nie koniec, ale początek. Tylko Bóg ma moc sprawczą i władzę nad światem. Tłum wpatrzony w krzyż jeszcze nie wie, że uczy się znaku miłosierdzia, drogowskazu prowadzącego do życia wiecznego. Zło nigdy nie pokonuje dobra, a Bóg nie pozostawia nas sobie samym. Czuwa nad światem, wyprowadzając dobro z każdej, nawet najbardziej okrutnej sytuacji. Módlmy się, aby znak krzyża zawsze był naszym drogowskazem. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ten, który umiera na drzewie krzyża, podnosi wzrok ku niebu. Oddaje ducha w ręce Ojca. Jego ciało zastyga na wysokości ponad głowami żołnierzy i tłumu. Świadkowie patrzą uważnie, żeby potwierdzić – umarł. Nie będzie już nauczał, nie będzie uzdrawiał, nie będzie rozmnażał chleba. Mają namacalny dowód. Tylko znaki budzą w nich lęk. Ciemności ogarniają ziemię i zasłona przybytku rozdziera się na dwoje. Oto chwila, która odsłania prawdę o Bożej miłości. Jest silniejsza niż śmierć. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy podnieść oczy ku wywyższonemu. On tam na krzyżu czeka. Przygarnie Cię do swego kochającego serca. Niech będzie chwała Jezusowi, wywyższonemu na drzewie krzyża. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony na dłoniach swojej Matki. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ludzie, nasyciwszy oczy zbrodnią, rozchodzą się do domów. Teraz trzeba już tylko posprzątać po kaźni. Niech rodzina odbierze ciało skazańca, aby miejsce na wzgórzu nazwanym Czaszką pozostało puste. Maryja przyjmuje swego Syna jak w chwili zwiastowania, jak w grocie betlejemskiej, zawsze z otwartymi ramionami. Choć teraz te ramiona wypełnia niezmierzony ból. Artyści nazywają jej postać pietą. Pieta to po włosku miłosierdzie. Łacińskie pietas to miłość ku Bogu i Jego cześć. Matko niezmierzonej miłości, Matko wypełniona miłością, Ty czekasz na każdego z nas z otwartymi ramionami. Matko miłosierdzia, módl się za nami. któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja 14. Pan Jezus zgłożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Można ukryć ciało w grobie, zakazać o nim mówić i postawić strażę. Można uśmiercić proroków i kapłanów, przemilczeć ważne pytania, zakopać resztki świątyni, zatrzeć ślady, zatuszować obecność Boga w świecie. Wszystko po to, by człowiek zapomniał. Nasza ludzka codzienność jest hałaśliwa i absorbująca, daje wiele możliwości, angażuje, kusi, wypełnia czas. Ale kiedy nie ma nas w świątyniach, przychodzą inni i burzą je. Zniszczone domy Boże, jak porzucone grobowce, zarastają trawą. Ale dusza pochodzi od Pana, tęskni i poszukuje swego źródła w Bogu i tylko w Nim znajdzie ukojenie, a On zawsze czeka. Niech wiara naszych przodków umacnia naszą wiarę. Niech ci, którzy postępują przed nami do Pana, umacniają nas w wierze. Niech ślady zburzonych świątyń budzą nasze sumienia. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Tegoroczną drogę krzyżową rozpoczęliśmy od najstarszego krzyża przy ulicy Waszyngtona, a zakończyliśmy przy jednym z najnowszych krzyży na Kamiennej Górze. Tak jak w drodze krzyżowej bywa. Wspomnieliśmy to, co stało się 2000 lat temu na Golgocie, po to, by przejść do tego, co dzieje się w naszym życiu, w życiu innych ludzi, w życiu całego świata roku pańskiego 2021. Klamrą szczególną spina ta droga krzyżowa to, co było kiedyś, z tym, co jest teraz. W naszym życiu podobnie przywołujemy to, z czego wyrośliśmy, co nas ukształtowało, z tym, co jest naszym teraz, po to, aby tegorocznemu Wielkiemu Postowi nadać jeszcze głębszy, sensowniejszy wymiar. Światowa epidemia, która sprawiła, że tym razem droga krzyżowa odbywa się wirtualnie ulicami Gdyni, jest taka sama jak zawsze, bo choć nie zmęczyliśmy nóg, nie przemierzyliśmy ulic, to jednak szliśmy za Chrystusem stacjami drogi krzyżowej, może jeszcze bardziej rozważając je umysłem i sercem. Żywię głęboką nadzieję, że właśnie dlatego ta droga krzyżowa stała się wyjątkowa i niepowtarzalna. Żeby były trwałe owoce tego wspólnego rozważania, przemierzania drogi krzyżowej Chrystusa i naszych, często także krzyżowych dróg, gdy jesteśmy umęczeni epidemią, ale gdy z drugiej strony odnajdujemy w wierze siłę i źródło nadziei, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono dopełni tego wszystkiego, co działo się w naszych sercach i niech przemieni to na zbawienny i owocny czas przygotowania do Paschy. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Drogę krzyżową zawdzięczamy Panu Jezusowi, bo to On przyszedł na świat, a potem mękę, śmierć przeżył osobiście 2000 lat temu, idąc na Golgotę. Ale tegoroczną drogę krzyżową w takim wirtualnym wymiarze, będącym doskonałym lekarstwem na bolączkę czasu epidemii, zawdzięczamy pomysłowi Stowarzyszenia KACK, Katolickiego Amatorskiego Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku. To okazja, by w tym miejscu wszystkim pomysłodawcom i realizatorom skupionym w tym stowarzyszeniu podziękować. Realizacja tej drogi krzyżowej nie byłaby możliwa, gdyby nie hojność i życzliwość Portu Gdynia. Dziękujemy.